W tym zadaniu musimy rozwiązać następującą nierówność kwadratową. Pierwszym krokiem będzie przeniesienie siódemki na lewą stronę, aby po prawej stronie nierówności było 0, czyli odejmujemy od obu stron tej nierówności siódemkę, otrzymując 3x kwadrat minus 2x minus 9 minus 7 to będzie minus 16 większe bądź równe 0. No i w tym momencie, żeby rozwiązać tę nierówność kwadratową, to będziemy musieli znaleźć miejsca zerowe takiej funkcji kwadratowej. Narysować jej wykres i sprawdzić, gdzie ten wykres jest większy bądź równy 0. Żeby obliczyć miejsca zerowe, to liczymy deltę. Delta jest równa b kwadrat minus 2 do kwadratu to 4, minus 4 razy 3 razy minus 16 i do czym dwóch liczb ujemnych da plus, czyli tu mogę napisać razy 16, 12 razy 16 to 192 plus 4, 196. Pierwiastek z tej delty to 14, czyli mogę to zapisać inaczej, to jest 14 kwadrat. No i teraz mogę obliczyć miejsca zerowe. x1 to się równa. Minus b, minus minus 2 to 2. Minus pierwiastek z delta, czyli minus 14, podzielić na 2a, czyli 2 razy 3, czyli na 6. Czyli mamy minus 12 na 6 to jest minus 2. I jeszcze drugie miejsce zerowe to będzie 2 plus tym razem pierwiastek z delta, czyli plus 14 na 6. 16 na 6 możemy podzielić przez dwa liczniki mianownik i 8. otrzymamy 8 trzecich no i gdy mamy teraz miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej to możemy naszkicować jej wykres czyli parabolę, zaznaczamy oba miejsca zerowe minus 2, 8 trzecich ramiona paraboli będą skierowane do góry bo współczynnik przy x kwadrat jest dodatni czyli parabola będzie wyglądała mniej więcej tak no i sprawdzamy gdzie jest większa bądź równa 0 ma to miejsce tutaj oraz tutaj dla tych fragmentów wykresu, czyli dla przedziału z osi x tego, włącznie z tym punktem, bo mamy tu nierówność nieostrą, czyli bierzemy również miejsca zerowe, czyli cały ten przedział oraz cały ten przedział. Zatem możemy napisać ostatecznie, że rozwiązaniem naszej nierówności będzie x należący do przedziału tego, czyli od minus nieskończoności do minus 2 domknięty. Plus jeszcze ten przedział od 8 trzecich do plus nieskończoności. No i to jest odpowiedź do tego zadania.